Nie żyje 16-letni Mikołaj Felix. Mikołaj był synem posłanki Magdaleny Felix. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie prowadzi postępowanie w tej sprawie z artykułu 151 kodeksu karnego, czyli doprowadzenie do samobójstwa. Dziecko upełniło samobójstwo najprawdopodobniej po tym, kiedy na światło dzienne e, wyszła informacja, że Mikołaj był ofiarą pedofila. Na Twitterze dziennikarz radia Z Radosław Gruca napisał w taki sposób: Od tygodnia nie mogę spać, bo myślę o tragedii syna Magdaleny Felix. Niech odpoczywa w pokoju. A Tomasz Duklanowski, który ujawnił, że syna posłanki skrzywdził pedofil, niech zniknie na zawsze z życia publicznego. Wszelkie informacje na ten temat wzięłam ze strony radioz.pl